Dobry, witam widzów Fanbook TV. Dzisiaj gościem naszej telewizji jest bohater okładki wakacyjnego numeru Fanbooka, pan Alek Rogoziński. Witam, Bardzo serdecznie. miło, witam wszystkich widzów, witam, witam też i ciebie. Ja, nie ukrywajmy tego, że jak zdradzimy tajemnicę, ja zawsze lubię zdradzać tajemnicę, ta, taką kuchnię tego wszystkiego, co się dzieje. Zdradzam kuchnię pisania, to zdradzę też i teraz kuchnię naszą tutaj. Musieliśmy nagrać jeszcze raz nasze powitanie. I, ja I drugi dlatego raz... jesteśmy tacy ucieszeni. Tak? Dokładnie. Ja drugi raz powiem, że, że fanbook spełnił moje marzenie. Moim marzeniem było zawsze zostać coverboyem, tylko wtedy byłem młodszy. To jest tak, że ja wszystko powinienem w życiu zaczynać jakieś 20 lat wcześniej niż zaczynałem. Jakbym zaczął 20 lat wcześniej, to by ta okładka wyglądała młodziej. Może nie ale, ładnie, ale, ale mężczyźni z wiekiem pięknieją, więc może Oj. dobrze się stało, że dopiero teraz trafiłeś na naszą okładkę. i legenda zdecydowanie. Ale tym, tym niemniej bardzo, bardzo mi miło i mam nadzieję, zachęcę do przeczytania wywiadu, bo wywiad był jednym z Fajniejszych, to, to od razu e, ogromny ukon. Jednym z fajniejszych, jakie, jakie w życiu miałem, miałem przyjemność udzielić. Więc... Super, mimo że odbywał się przez Skype'a zgodnie z pandemią. Ale pandemię na szczęście no, powolutku mamy za sobą. Zaczęły się matury. Mhm. Na swoim Facebooku wspomniałeś coś o maturze. Z historii, jak już teraz mm -hmm, wiem. Mm -hmm. Opowiedz, maturzystom, bo oni na pewno potrzebują ociupiny pocieszenia. To znaczy, ja miałem e, dość e, specyficzne specyficzny czasy licealne, ponieważ trafiłem do e, Liceum Mienia Jana Zamońskiego, szacowne warszawskie liceum. E, i, e, I tam w tym liceum, ja w ogóle e, w podstawówce e, przeszedłem ca, całe te 8 lat z opinią geniusza. Moja mama była na zebraniu raz i więcej nie poszła, ponieważ moja wychowawczyni powitała ją słowami: A pani co tu niby robi? Więc, więc mama doszła do wniosku, że tam, gdzie jej nie chcą, to ona nie pójdzie. Przepraszam, z A, matematyki jak... także, geniusz? E, no wtedy... Mniejszy, ale też zawsze miałem piątkę mhm. z matematyki. Po, powiem ci, że teraz z perspektywy patrząc na to, to ja miałem przekichane, ponieważ takich osób, takich kujonków, to się nie lubi. I moi rówieśnicy bardzo mnie nie lubili, dawali mi to odczuć wszelkimi możliwymi siłami: że no być może nauczycielem nie lubią, być może tam jestem tym przewodniczącym samorządu szkolnego, ale mm, mm, swój to ja nie jestem. Mhm. I w związku z tym w liceum sobie troszkę odbiłem to znaczy pomyślałem, że skoro tutaj było dobrze z nauczycielami, źle z rówieśnikami, to spróbujemy tym odwrotnie. razem od, odwrotnie. I faktycznie rozrabiałem jak pijany zając w, w liceum. Natomiast to nie zmienia faktu, że ja cały czas rozrabiając jak ten pijany zając, chciałem też i no, tak przechodzić z tej klasy do klasy. Tym bardziej, że moja mama tam pochukiwała z każdą złą oceną skończysz w OHP, sama cię tam zapiszę. Więc żeby nie skończyć w OHP, bo żółty nie jest twarzowym kolorem, to, to ja tam oczywiście się uczyłem, ale po tym, jak drugi raz dostałem dwójkę, nie, tak, trzeci raz dostałem dwójkę z języka polskiego, z wypracowania, to jednak moja mama zaniepokoiła się, dlatego że no, to, to, to tak było, że ona ze wszystkich przedmiotów to tak wiedziała, że ja czasami się ślizgam, natomiast język polski był zawsze tym przedmiotem, w którym ja byłem dobry. I i ona się zastanowiła, co się stało. W związku z tym zrobiła takie, co moja mama miała w zwyczaju, mianowicie wysłała na wywiadówkę mojego tatę, mówiąc do niego, ja rozniosę ich wszystkich, ty idź. I mój tata wrócił e, z tego liceum, nie chciał w ogóle ze mną, po, po paru godzinach, on nie wrócił szybko, e, nie chciał w ogóle ze mną rozmawiać, tylko powiedział, żebym poszedł do swojego pokoju. Zamknął się z mamą w dużym pokoju, co było e, o, o tyle dla mnie fajne, że ja wiedziałem, jak ustawić się przed przedpokoju, żeby słyszeć to, co tam się dzieje, gdziekolwiek by się rodzice nie ustawili, natomiast on zrobił gorszą rzecz, mianowicie wywluk moją mamę na balkon i tam z nią gaworzył z dobre pół godziny, po czym bo ja od początku mówiłem, że ja chcę zmienić to liceum, ponieważ to liceum nie jest dla mnie fajne z różnych przyczyn i że to chyba była pomyłka. Natomiast moi rodzice wpoili mi jedną rzecz, za którą jestem gorąco wdzięczny, mianowicie oni mi wpoili zasadę, jak sobie piwo nawarzysz, z taką pianką je wypijesz. I oni mówili, że nie ma absolutnie, muszę wziąć odpowiedzialność za swoje własne czyny, że nie ma tutaj, że po miesiącu zmienię sobie liceum. No ale po tym, jak już odbyli tę radę na balkonie, to wezwali mnie przed swoje oblicze i powiedzieli, że jak tak bardzo chcę, to oczywiście oni się zgadzają, mogę zmienić liceum. No to przestałem chcieć. No bo jak już, jak już miałem zgodę, no to po co zmieniać? Um, I dopiero po maturze z Kubańcy powiedzieli mi, co tam się wydarzyło. A tam się wydarzyło tak, że mój tata poszedł, porozmawiał z tą panią polonistką, a później z ciekawości jeszcze poszedł do pięciu czy sześciu innych nauczycieli, po czym wrócił do, do mojej mamy i powiedział, Wanda, tam nie ma nikogo normalnego. On jeszcze bardziej zwariuje niż jest w tej chwili wariatem. I no, tak to było, że no, różne tam były, jak kiedyś poświęcę jakąś książkę swoim nauczycielom, ja ich wszystkich teraz, z perspektywy czasu, to już naprawdę bardzo lubię, chociaż różnie to bywało, jak mieli mnie pod opieką. E, historia to jest jeden jedyny wyjątek w tej pierwszej klasie licealnej, ponieważ historii uczyła mnie święta już niestety pamięci pani Anna Radziwił, i ona nauczyła nas jednej fenomenalnej rzeczy, mianowicie tego, że mniej w historii ważne są daty nazwiska, wydarzenia konkretne, a żeby znaleźć klucz do historii, to trzeba się nauczyć łączenia przyczyny ze skutkiem, takiego następstwa zdarzeń, które doprowadzają do, do, do czegoś. Dlatego na przykład jak świętujemy teraz kolejne rocznice odsieczy wiedeńskiej, to ja myślę sobie, no to dobre było, w tamtym momencie być może tak, dla tych ludzi, którzy tam żyli, ale z perspektywy czasu to nie wiadomo, jak Europa... Nie przyniosło Europa nam to dokładnie. za wiele dobre, nam, nam na, pewno na nie. Jako Rzeczpospolitej Nie wiadomo, jak wyglądałaby tak. mapa świata w tej chwili, gdyby ten sobieski był troszkę mniej. Otwarty, uh, na otwa pomoc, tak, tak. otwarty na pomoc. Tak, otwarty na pomoc. Chciałem powiedzieć bardziej leniwy. I tak sobie został w tej Polsce. Nie wiadomo, czy w tej chwili nie, by nie bylibyśmy mocarstwem od jednego morza do drugiego. Nie wykluczone, że rozbiory by w ogóle nie nastąpiły. Tak, to prawda. Prawda? Ta, ale tak. to gdybamy. Ale takiego gdybania też uczyła nas pani Anna Radziwił, i za to jestem jej gorąco wdzięczny, bo faktycznie ona nau nauczyła nas też takiej logiki w myśleniu o historii. I nauczyła nas czegoś, co wiadomo, że historia jeszcze nigdy w życiu nikogo niczego nie nauczyła, w związku z tym mo możemy być pierwszym pokoleniem. Ale pani Anna Radziwiu, to były czasy, kiedy ja chodziłem do liceum, to były czasy, kiedy myśmy tutaj zmieniali ustrój, i pani Anna Radziwiu odeszła do ministerstwa edukacji, została ministrem edukacji. Zresztą z perspektywy czasu, moim zdaniem, jednym z najlepszych ministrów edukacji. No i nam się trafili inni historycy. Między innymi przez pół roku historii uczył mnie autor, który, skoro już jesteśmy przy fanbooku, który w tej chwili, z którym konkurujemy dzielnie na listach bestsellerów, czyli Grzegorz Kalinowski. To... Był fajnym nauczycielem? Przejdźmy do następnego. Nie, on był fajnym nauczycielem, tylko ja mam chyba zakaz mówienia, ponieważ na spotkaniu, na którym niestety Grzegorz też był, ja długo i namiętnie opowiadałem o tym, że jak Grzegorz wszedł do sali pierwszy raz, to połowa moich koleżanek z klasy od razu się w nim zakochała, bo on był bardzo przystojnym facetem. I tak opowiadałem, opowiadałem różne tam rzeczy, opowiadałem, po czym Grzegorz do mnie podszedł po spotkaniu i powiedział: Stary, ale ty generalnie wiesz, że tam. Obok mnie ta pani, co siedziała, to moja żona. Nie wszystko trzeba było opowiadać. Więc mam nadzieję, że nie było zbyt dużych góry później w domu. Więc cały czas ja do czegoś dążę. Tymi okrągłymi e, zdaniami, jak to ja, skomplikowanymi, zaś się pogubię, ale, ale do czegoś dążę i miejmy nadzieję, że dotrę do tego. I e, pani, która uczyła nas historii od e, drugiej klasy, od końca, tam od połowy e, drugiego semestru, to była pani, która e, zadała pierwsze, e, zrobiła nam pierwszą klasówkę. To było wypracowanie już nie pamiętam na jaki temat. Po czym e, na kolejnej lekcji powiedziała, że no, sprawdziła tutaj pracę. E, no, ogólnie poziom jest dobry. E, ona ma taki zwyczaj, że zaczyna od ocen najlepszych, więc chciałaby. No i wyczytała piątki, nie ma mnie. Myślę sobie, no dobra. Może miałem gorszy dzień. Wyczytała czwórki, nie ma mnie. Tam się sobie, kurde, aż, tak źle, aż tak, tak źle to nie było. Może chory byłem, może nie wiem co. Wyczytała trójki, też mnie nie ma. To pomyślałem, a dobra, to znaczy, że zgubiła. Gdzieś, gdzieś się, <grym> się zawieruszyło. Wyczytała dwójki, też mnie nie było, więc już tam sobie siedziałem spokojniutki, na co pani e, powiedziała. A na koniec zostawiłam sobie pracę, która jest ewenementem i z którą kompletnie nie wiem, co mam zrobić. Ponieważ to jest praca, którą sprawdzałam o pierwszej w nocy bardzo się ubawiłam, ba, obudziłam nawet męża, żeby mu część tej pracy przeczytać od razu na fali pierwszego ubawu, ale nie ma w tej pracy poniekąd ani jednego, ani jednej daty, ani jednego nazwiska jej wartość historyczna jest, jest zerowa. zerowa, więc e, długo się wahaliśmy z mężem, jak ja mam to ocenić i postanowiłam dać dwie oceny, mianowicie dwójkę za wartość historyczną oraz piątkę za Zostępne. wartość, to było tylko do piątki, oraz piątkę za samą pracę. No i to Później się e, tak to toczyło, że gdzieś tam pod, pod koniec semestru <noise> pa, pani e, nasza wychowawczyni na godzinie wychowawczej otworzyła dziennik i powiedziała tak. E, ale, dlaczego wszyscy mają z historii po 5-6 ocen, a ty masz 12? Bo ja zawsze miałem to dzielone. I przed maturą umówiliśmy się że z moją panią od historii, że ona mi postawi czwórkę, tak, żebym nie musiał zdawać, bo miałem piątkę na koniec roku, żebym nie musiał zdawać ustnej, bo wtedy były takie reguły, nie wiem, czy one dalej są, ale pod jednym warunkiem, że ja umieszczę w tej pracy chociaż trzy daty. A no ja umieściłem trzy daty, tylko e, nie, nie, po nie w czasie okazało się niestety, że jedna była błędna. No i nie zostało mi to zaliczone. E, I dostałem trójkę z natury pisemnej z historii, i musiałem zdawać ustną i pomyślałem sobie, o ty to, już nie jest to ja ci pokażę. Sprawa. A jeszcze szczęściem e, wylosowałem takie pytania. E, były tylko trzy wtedy pytania w całym zestawie mm. ze starożytności, bo w tej chwili już mm. chyba ze starożytności nie ma pytań na maturze, wtedy jeszcze Tego były. Mhm. Jak, jak ja przeczytałem przed tą komisją, a komisja składała się, była fajna, bo składała się z mojej pani od historii, jeszcze z dwóch innych i pani wicedyrektor. Jak ja przeczytałem to pierwsze pytanie o historii starożytnego Rzymu, to moja pani nauczycielka zrobiła: O matko! <laughs> bo ona wiedziała, co, na, co, co ją czeka i co ich czeka. I faktycznie było tak, że ja maturę. Ustną z historii zdawałem przez 55 minut, nie dając sobie przerwać. Na początku jeszcze tam, przez pierwsze 10-15, ktoś tam z komisji y, Próbował. wtrącał jakieś pytanie. Przez kolejne 15 minut oni siedzieli o tak, a po kolejnych 15 minutach moja pani, nie słuchając już kompletnie tego, co ja mówię, mówiła tak. Nie mamy więcej pytań, prawda? Na co ja mówiłem, ale ja bym chciał jeszcze dodać. W związku z tym ona robiła tak i mówiła, ale my już naprawdę nie mamy więcej pytań. Ja ale jeszcze jedna najważniejsza Pytanie. rzecz i w ten sposób zdawałem to 55 minut i dostałem ocenę, wtedy już była rozszerzona skala, bo to się zmieniło i dostałem ocenę celującą. Także mam dość oryginalne świadectwo maturalne. Matura pisemna 3, matura ustna celująca. Z Bomba. polskim było równie fajnie, tylko że z polskim też musiałem zdawać maturę pisemną, bo tam niestety miałem i czwórkę na koniec semestru, nie miałem tej piątki, mi i -4. Czwórkę z matury pisemnej i pamiętam, że dostałem wiersz Wisławy Szymborskiej. Nie pamiętam, który, ale pamiętam, że żeby go zinterpretować, <laughs> zrobiłem coś w rodzaju pantomimy z Jeziora Łabędziego, bo tam chodziło o rytm, bo ten wiersz miał wojskowy rytm. Mm -hmm. I żeby nie potrafiłem tego oddać ustnie To na pewno nie był Broniewski w tej sytuacji. Nie, 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 W związku z tym wstałem i po prostu tupiąc i wykonując <laughs> takie ruchy jak żołnierze na, w czasie mu musztry, powiedziałem, na czym to polega, mm -hmm. na czym jest sedno tego i też dostałem ocenę celującą, także... A także jestem bardzo, bardzo wdzięczny Pani Wisławie, że napisała tak fantastycznie, Taki fantastyczny do zinterpretowania dał się, dał się wymaszerować. dał się wymaszerować, dokładnie. Ale w tym kontekście, bo po powiedziałeś mi, kiedy rozmawialiśmy do wywi w wywiadzie mm -hmm. tym, który ukazał się w, na łamach fanbuka, że y, masz w planach napisanie powieści historycznych mm -hmm. z czasów starożytnego mm -hmm. Rzymu. Ja w kontekście tego, co teraz opowiedziałeś o historii, o swoich przypadkach z, z licealnych czasów, widzę inaczej twoją powieść. Czy ona będzie na serio, czy ona będzie taka jak właśnie twoje prace z historii, faktów zero, za to zabawa po pachy? Wiesz co, ja chyba, i to jest niestety mój faler, ja chyba nie potrafię tak do końca pisać poważnie. Mhm. Kiedyś, e, tutaj za mną jest okładka z Olgą Rudnicką, e, która też pisze komedie kryminalne mhm. i pamiętam nasze spotkanie na jednym z festiwali książkowych, tam był cały taki panel z autorami komedii kryminalnych, i tam prowadząca zadała Olce pytanie jako pierwszej, jak się pisze takie zabawne książki. I Olga powiedziała, ale ja nie wiem, bo mi się wydaje, że ja piszę bardzo poważną literaturę i wydaję tę książkę. Po czym czytelnicy mówią do mnie, ale się ubawiłam, pani Olga. Ja mówię, ale czym? No, także I jasne, że tam pewnie jest 10% aktorstwa w tym, co Olga powiedziała, ale to tak jest, że ja też wydaje mi się czasami właśnie na Facebooku, że robię jakąś poważną notatkę, że poruszam jakiś poważny problem, a pod spodem czytam komentarze, ale mi poprawiłeś humor. I myślę sobie, kurde, ale gdzie tam jest element wesołości? Ale później faktycznie ja... Tak mam że wracam od czasu do czasu tam czyszcząc tego Facebooka, żeby nie zostało za dużo kompromitujących rzeczy. To czasami wracam do tych starszych rzeczy, i nawet te, które wydawały mi się wtedy poważne, to teraz też się przy nich bawię, więc może oni też coś. Może moi czytelnicy są po prostu mądrzejsi i mają większe poczucie humoru nawet ode mnie. Myślę, że to z tym akurat bywa, bywa trudno, ale zostawmy na chwilę ten temat. Pandemia powoli się kończy, mam nadzieję, odkupujemy to wszystko diabła. niech idzie sobie w diabły, ale chciałam cię zapytać, bo na przykład taki tery Pratchett. Przepraszam, nie pracę to oczywiście. George Martin, który obiecał, znaczy powiedział, że szybciej przy, skończy Grę o Tron, bo miał czas w czasie pandemii. Czego wiem, możemy się wie. po tobie spodziewać? Nie wiem, czy to widać. Ja jestem <gry> tak. fan, fanem Gry o Tron. Nie wiem, czy to możemy jakoś po, pokazać. Widać, tak? Właśnie. Nie wiem, to nie Ja mam taki koszulek z Gry o Tron chyba z 50. Uh, i, uh, I nienawidzę George'a Martina za to, co on robi. Za nie. to, że, że rzeczywistość filmowa wyprzedziła rzeczywistość literacką, że Teraz wszystko się nikomu z niczym nie zgodzi. Ja mam zresztą taką nadzieję, biorąc pod uwagę, że no ostatni sezon kryotron widać było, że on nie jest już e, zrobiony na podstawie żadnego. książki, mm -hmm. tak, i widać było, że to, to jest właśnie różnica pomiędzy czymś, co powstaje. Daleko, bo daleko, ale jednak na bazie literatury, mm -hmm. a czymś, co już jest dowolną interpretacją rzeczywistości przez, to, to tak, przez producentów to, to. i scenarzystów. Ja wiem, że on tam maczał e, palce i miał nad wszystkim kontrolę, ale mam nadzieję, że po tym, jak on już e, sam sfiniszuje literacko tę serię. No mówi, że się kiedy, będzie różnić. Kiedykolwiek. Prawda? Tak, to, to, że jeszcze raz to nakręcą. Kowało takiej atmosfery dramatyzmu, że ja e, udaję, że ostatniego, zresztą, tak jak bardzo dużo fanów Gry o tron, że ostatniego sezonu w ogóle nie było. Ale kończy nie się o grze, na, scen o tron na scenie szkolnej. Rozmawiać. I nie, nie ma już do, w ciągu dalszego. Nie o tym mamy rozmawiać, tylko o tym, co ty zrobiłeś w czasie pandemii. A co ja zrobiłem w czasie pandemii? No, w sensie literackim. Nic. O kurczę, <grym> Nie, w ogóle się nie mogłem skupić. To znaczy, nic, no, napisałem opowiadanie świąteczne w, 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 w kwietniu, ale to tak zawsze jest, bo takie są terminy, jeżeli pada śnieg, chodzi o wydawców. Pada śnieg, już? No, No, później, jak, jak zagrałem po raz pierwszy Last Christmas, to, to, to miałem zbiorowisko domowników nad sobą, patrzący, czy ja już do reszty oszalałem. A ja tam repertuar kwietniowy, zin, zin, dzwoneczki, a nie szaleją Anieli, Kasi Skrzyneckiej i Last Christmas, ale jakoś trzeba się. Się było przenieść, tak, tak. przenieść tę atmosferę świąteczną. Nie, ale tak w ogóle to jestem, no jednak byłem leniuchem straszliwym, dlatego że no, nie szło się skupić, naprawdę. Człowiek był przytłoczony tym wszystkim wiadomościami, które docierały do niego, tymi potwornymi scenami, które przychodziły kadrami, które przychodziły z Bergamo, z Włoch. Mm -hmm. a Coś takiego z kimkolwiek się nie porozmawiało, mm -hmm. bo to nie tylko ja. Myślę, że no nie rozmawiałem jeszcze z Remigiuszem, ale on pewnie z Kubany trzepnął ze 30 książek wtedy. Natomiast, y, czy, czy dzwoniłem do Magdy Witkiewicz? To Magda mówiła, że właśnie że piecze nie? chleb, coś tam zajmuje się <grym> wszystkim czym tylko, ale nie może się skupić na pisaniu. A, nie wiem, no jakoś myślę, że te czasy trochę nam dokopały. Ja miałem akurat o tyle e, dość ułatwione zadanie, bo i tak, i tak książka była napisana już, czyli teściowe, teściowe muszą zniknąć. Już były napisane, już były złożone w wydawnictwie. Przez dobre dwa czy trzy tygodnie zastanawialiśmy się z wydawcami, czy co zrobić, czy wydawać książkę, czy nie. I w końcu e, to, to była decyzja nasza wspólna, ja też powiedziałem, jeżeli komedia to tylko teraz, mm -hmm. teraz kiedy ludzie są przygnębieni, kiedy każdy z nas szuka jakiegokolwiek wentylu bezpieczeństwa po to właśnie, żeby się uśmiechnąć, to tylko teraz mm -hmm. warto wydać właśnie jak tak najwięcej komedii. Tak. Nie tylko mm -hmm. moich, jakichkolwiek komedii. To jest czas na komedię, na to, żeby nas oderwać od tej rzeczywistości. Przygnębiać się będziemy później. Literatura ostatnimi czasy, ta polska stała się, nawet i kryminalna, stała się tak przygnębiająca i tak jakaś antyestetyczna, że... Że myślę, że to tak szybko nie minie i że ten zalew wstrzymanych na czas pandemii rzeczy, które nas przygnębiają, Koszmarów. zaraz tak, zaraz, zaraz znowu wyjdzie. Dlatego wydaje mi się, że ten właśnie czas pandemii był czasem komedii. Ja sam zresztą złapałem się na tym, że. Jak siadam do. Nie będziemy robili reklamy. Do jednej ze streamingowych telewizji, okay. <laughs> która stała się e, bratem i siostrą w naszym w czasach pandemii, to też szukam tam jednak rzeczy, które nie przygnębią mnie jeszcze mm. bardziej, tylko pozwolą mi się oderwać od, od rzeczywistości. I takim sposobem trafiłem na serial, który gorąco polecam, czyli dawno, dawno temu. Bajka, ale mm. dla dorosłych. To znaczy, tak zrobiona, tak miło, tak z klasą i tak elegancko, że mogą to spokojnie oglądać dzieciaki, oni będą. Mm. One będą miały zabawę z tego, że widzą złą królową, śnieżkę, mhm. kapitana Haka, Piotrusia Pana. Ale dorośli też, bo dorośli wyciągną z tego całą kwintesencję, która jest właśnie przeznaczona dla ich uszu i może niekoniecznie zrozumiała dla osób poniżej 10 roku I życia. Dobrze, pewnie, tak. Jest to tak pięknie zrobiony serial, tak znakomicie zagrany też, że przyznam szczerze, że trochę mnie tam ścisnęła zazdrość, że ja czegoś mm -hmm. takiego nie wymyśliłem, bo to naprawdę prosty patent. Wzięli e, twórcy tego wszystkie możliwe bajki, wyciągnęli postacie, które im pasowały. Z niektórych pozytywnych zrobili takich sukin młotów, że <laughs> król Artur nienawidzi się go, chociaż on był. Pozytywną bardzo postacią w przygodach Rycerzy Okrągłego Stołu. Nienawidzi się Piotrusia Bana, wyjątkowy mendozol, <noise> niestety, ale, a z kolei kocha się ponad życie już po paru odcinkach złą królową. To jest postać, tak jak mówię, te postacie, które są teoretycznie złe. To one są o wiele ciekawsze. To też jest fascynujące, że na przykład w, w jednym z moich ulubieńców w Gwiezdnych wojnach wcale nie jest Skywalker czy nawet Han Solo, tylko Lord Vader. Jakie mnie zło jest, fascynu boli, boli. jest fascynu fascynujące, fascynujące tak. czasami mm -hmm. bardziej, ale akurat czasy pandemii, moim zdaniem, to były czasy, kiedy. Lepiej było się uśmiechnąć niż fascynować złem. I zresztą e, odpukać, odpukać, ale pierwsze jakieś sygnały, które przychodzą z wydawnictwa, wskazują na to, że, że, że faktycznie tak, tak jest, że, że się nie pomyliliśmy. Jeżeli chodzi o te dane takie z pierwszego Podaruję. miesiąca, z pierwszych, no to w przypadku teściowych to nawet nie jest miesiąc, a już nie osiągnęliśmy miesiąca, a to jest. Spośród 14 książek, które są, mają tam moje nazwisko na okładce, to to jest najszybciej rozchodząca się książka. Więc... Może wiele ludzi teściowe. To prawda. Myślę, poprzednio, że tytuł także robi swoje. Poprzednio stoję. tak szybko rozchodzącą się książką był Poradnik, jak Cię zabić kochanie. To jest, Otóż to. to jest, proszę, ja to zawsze proszę, opowiadam. Jakiś że, kluczowy tytuł się okazuje, tak. <laughs> że poszedłem, tak, jako że to była moja pierwsza, tak, tak na dobrą sprawę, pierwsza książka, która zakościła tak powszechnie pod, mm -hmm. w księgarniach, bo poprzednie dwie wydawało małe warszawskie wydawnictwo. Oni się starali jak mogli, ale wiadomo, że małe wydawnictwa mają mniejsze zasięgi, mniejsze tak. możliwości, więc. Poznańska chwila wydała wtedy, jak cię zabić kochanie, i to była dla mnie radość, tak chodziłem sobie po mpk oglądać, ale pomyślałem, że spojrzę też do swojego sklepiku osiedlowego, to znaczy do mm -hmm. złotych tarasów. To się zawsze śmieję, że złote tarasy, czyli jedno z największych centrów, to jest mój sklepik osiedlowy, tam mieszkam 5 minut. Dalej, wszedłem do księgarni, się rozejrzałem, nie ma, poszedłem, do, patrzę na kryminały, Rudnicka jest, nie ma, Małgosia Rogala jest, mnie nie ma, więc podszedłem do pani. To była super pani już tam nie pracuje, ale ja... to też przedmiot mojej fascynacji, ponieważ moim zdaniem, jak ona przechodziła przez bramki, to, prze... to te bramki dźwięczały jeszcze przez najbliższe dwa miesiące. Dlatego, że ona miała żelazstwo wszędzie powtykane. Tutaj miała chyba siedem kolczyków, tutaj wszystko. Gdziekolwiek mi tutaj miała cały taki wianuszek zrobiony, a trochę się jej bałem. No, ale i powiedziałem, że szukam takiego kryminału, który ma tytuł Jak Cię zabić kochanie. No, co pani na mnie spojrzała i powiedziała, a ta kryminał? Ja mówię, no tak, nie brzmi. Ja mówię, no ale to naprawdę, jak ci zabić Aha. kochanie, pani Kilka, w no faktycznie powinniśmy mieć. Ja to wczoraj rozstawiałam, a to chyba wstawiłam na poradnictwo dotyczące rodziny. I to naprawdę stało w jakichś tam książkach, tam. jak wychować dziecko, jak utrzymać męża w czystości i porządku. Kochanie. I po środku stało, jak ci zabić kochanie. I, I to było jedno, ale pani jeszcze tutaj, to pamiętam, że to miało drugi dzień. No, wierzę po prostu. Naprawdę, pani, pani była fajna, bo pani powiedziała, że ale wie pan co. To nie jest dobry tytuł na krymina, poza tym kryminał, kryminały, to pisze mróz, pisze bąda, no i ta od wsi. I to wszystko. Ja to napisałem. Tak dokładnie, Aha, jak ona tak. to powiedziała. I bardzo długo tam się toczyła na Facebooku dyskusja. Nie. Kto to jest ta od ta wsi? wsi, po czym na samym końcu już przed północą pisała się. Kasia, Kasia Puzyńska, tak. którą gorąco pozdrawiam. Z takim nie śmiałem czymś. Obawiam się, że to jednak było on. <grym się> Więc zresztą Kasię uwielbiam. Z Kasią. E, Wiele razy ch ch chcieliśmy iść na kawę, a spotykamy się tylko w Warszawie przy warzywniaka kolejnych, kupując jakieś bataty i inne. Naprawdę. Kasia, no, pa pani jedna... Kasia była także bohaterką jedna... naszej okładki, gościła tu w naszym studio. Jak jedna z... Wiele fajnych osób. Jedna... Tak, ale to, to jest jedna z takich postaci, które. Jedna z tych dziewczyn, tutaj w tym świecie literackim, które sprawiają, że ja się. Na jej widok od razu mam uśmiech na twarzy. I to jest tak pozytywna osoba. Ja nie wiem, jak ona wymyśla te morderstwa. W ogóle nie wygląda na taką cyfrową. Ta mordy wszystkie w głowie nie poukładane, nie. rozmaite duszenie i. Du nie, duszenie nie, ale uśmiercanie człowieka na sto różnych sposobów. Podręcznik bajka Tarzyna Puzyńska. A jak się z nią rozmawia, jak, jak się ją obserwuje, to jest tak elegancka i tak delikatna, delikatna tak mhm. taka wrażliwa wrażliwa dusza że to taki przeskok to jest właśnie to co mnie bardzo fascynuje to jest takie przejście od pisarza od wyobrażeń mm -hmm. od pisa o pisarzu do tego, jaki on jest naprawdę. No. To różnie bywa, bo akurat w przypadku e, pani Kasi to jest e, rozczarowanie e, na korzyść, to znaczy nie ma rozczarowania na korzyść. To jest e, bardzo miła niespodzianka w ten sposób. Natomiast ja znam też i odwrotne sytuacje, gdzie na przykład książki są romantyczne, a pisząca je osoba bynajmniej nie, więc... <laughs> Ale cóż, zostawmy, te zostawmy osoby to z ich problemami zostawmy. i kompleksami. Tak? Porozmawiajmy o czytaniu. Bo interesuje mnie taka sprawa. Polecasz na swoim Facebooku, w mediach społecznościowych hmm. książki innych autorów. Hmm. Nie boisz się konkurencji. Rzadko hmm. kto tak robi. Nie. Nie, 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 nie. Naprawdę rzadko może ja nie śledzę profili innych, e, innych pisarzy. Chyba, że mam jakiś cel. Czasem zdarzy się pokazać mhm. jedną książkę, która ich zafascynowała, ale także tutaj, w, w czasie nagrania pięć różnych okładek polecam. To dlatego, to dlatego nie, Naprawdę? nie widziałam. Mhm. Może się mylę, <grym> ale dziwne. Wiesz co, ja dostaję sporo książek, dlatego że e, z niewiadomych przyczyn. Dla mnie niewiadomych, ale to widać, że ktoś znajduje ku temu przyczynę. Ja dość często jestem proszony o napisanie takich polecanek mm -hmm. na, na okładkę mm -hmm. i staram się czytać. Dlatego, że boję się też podpisać coś, co będzie niefajne swoim tak. nazwiskiem, bo wtedy wyjdę na głupka y, zwykłego, że tam polecam znakomita książka, jakieś młodziarstwo, y -y. albo jeszcze nie po polsku napisane cokolwiek. I faktycznie jest tak, że e, ja tych książek e, dostaję bardzo dużo. I e, odkąd piszę, to mam mniej czasu na czytanie. To zdecydowanie niestety. E, natomiast. Nie, nie wiem za bardzo, jak mam odpowiedzieć na pytanie, to pytanie. Zadam inne w takim razie, właśnie a propos tych polecajek, bo one weszły do krwiobiegu wydawniczego, tak bym powiedziała. A praktycznie większość uznanych autorów i tych debiutujących pojawia się na okładce u nich, że polecam na przykład Alek Rogoziński. I teraz moje pytanie jest: bo czasem jest to tak ewidentna bzdura tam wpisana, że ja szczerze wątpię, żeby ten autor naprawdę to. Czytał mm -hmm. i żeby naprawdę to polecał. Mm -hmm. A już na pewno nie z powodu, który tam został wpisany. Jak to wygląda od kuchni? Wiesz co, nie wiem jak to, to właśnie o tym staram się powiedzieć. Nie wiem jak to mm -hmm. wygląda w przypadku innych autorów. Ja jednak mam tak, że, że czytam to, co podpisuję. Mm -hmm. Natomiast nie wiem, czy są, wiesz co, no to zawsze jest, to, to świadczy o szacunku dla samego siebie, bo jeżeli robisz coś, to znaczy właściwie tylko udzielasz temu mm. nazwiska, to czasami możesz się rozczarować to jedną z moich absolutnych idolek jest Magda Gessler, którą uważam za znakomitą kobietę, mądrą kobietę, też mimo Przepisu, żeby w czasie pandemii jeść cebulę, aczkolwiek to też zostało wyjęte z kontekstu. I, I to nie jest takie złe wcale wcale. Jedna z moich koleżanek po piurze, czyli Blanka Lipińska też jedzie na cebuli i dobrze na tym wychodzi. Szczupła jest. Ja też muszę zacząć przerzucić się tylko na cebulę, to schudne, bo ja też nie przytułem. Ale jak pandemii, się całować w takiej widać... sytuacji? Po cebuli? No. Trzeba się zapytać Aleksandra z barona, który jest w tej chwili z Blanką. Czy sprawia mu to przyjemność? Różne są gusta i gusiki, proszę okay. cię. Nie, nie wchodźmy w kwestie fetyszy. No, ale ponieważ komuś. wymieniłeś Blankę Lipińską, która kojarzy mi się z tą sferą działalności, właśnie stąd moje pytanie. No. O tak, Blanka jest sexy. To, wracając do Magdy Gessler, to Magda Gessler miała taki etap w swoim życiu, kiedy jej, nazwiskiem, jej nazwisko firmowało bardzo dużo restauracji które były franczyzą i niektóre z tych restauracji nie były godne jej nazwiska i ona raz, dwa, trzy to zorientowała się i uprzątnęła w tej chwili już tych restauracji, restauracji jest mniej, ale za to mają klasę godną i talentu i jej osobowości. I my, tak? Natomiast podobnie powinno być z pisarzami, bo jednak mimo wszystko, jak polecimy dziesięć książek, jedna ujdzie, dwie ujdą, ktoś sobie pomyśli, no dobra, mamy inny gust, ale jak polecimy dziesięć Kiepskich książek, podpiszemy je swoim nazwiskiem, polecam, polecam, znakomita, rewelacyjna powieść. To w tym momencie za jedenastym razem nie dość, że ten czytelnik już nam nie uwierzy, bo pomyśli, o Jezu, znowu to poleca. No, Pani X, w związku z tym, o ja, to będzie taki sam chłam jak te dziewięć poprzednich książek. Ale mało tego. Skażemy się jeszcze na to, że nasze nazwisko będzie się kojarzyło z czymś, z czymś co kiepskim? nie jest fajne, z czymś kiepskim. W związku z tym jest szansa, to znaczy zagrożenie, że ten czytelnik pomyśli, ojej, ona poleca taką kiepską literaturę, to już nie sięgnę po jej książki też. Pewnie sam, ma Trzeba taki się głosów, szanować. Tak. We wszystkim cokolwiek robimy, trzeba się szanować. Trzeba myśleć nie o tym, co wydarza się w tym momencie, mhm. tylko trzeba myśleć. Zawsze tak mnie też nauczono. To właśnie zasługa świętej pamięci pani Anny Radziwił. Trzeba myśleć o tym, co, jakie konsekwencje przyniesie coś, co robimy teraz. Co, co będzie to znaczyło? Ja zresztą mam także, ja, ponieważ jestem człowiekiem nerwowym, może nie widać, ale jestem, to, 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 to ja mam także, że ja się szybko zapieniam w To Wycofuję trzy kolejne pytania, które sobie przygotowałam w tej sytuacji. O tak, zwłaszcza to drugie, lepiej nie zadawać. Ale ja już na tyle siebie znam, że myślę, ok, teraz się wkurzę, spalę jakieś mosty, coś zrobię nie tak, jak trzeba, komuś się narażę, ko ko komuś, kogo nawet lubię, ale akurat w tym momencie jestem na niego zakurzony, ale co to mi przyniesie, co, co mi to da? I zawsze tego mnie nauczono, to mi ktoś, nie pamiętam już, kto mi to kazał robić, zamykam się w pokoju sam i myślę sobie o tym, Jakie znaczenie to, co wydarza się teraz, będzie miało dla mnie za 5, 6, 7 lat? Tak. Czy ja jeszcze w ogóle o tym będę pamiętał? Czy to jest warte tego, żebym ja poświęcał na to swoje nerwy, żebym dostał, nie wiem, kolejnego, kolejnej nerwicy natręstw, czy kolejnego tiku nerwowego, bo to niestety im jestem starszy, tym coraz więcej tego wszystkiego mam. Tak jak każdy z nas, niestety. I i to mi jakoś pozwala odnaleźć perspektywę. By the way, zresztą, jeżeli mogę cokolwiek polecić, bo tak. Ja, ja jestem jedną wielką chodzącą polecanką. To jeżeli mogę cokolwiek polecić, to na tejże telewizji stringowej, której nazwy nie wypowiadamy, żeby nie robić reklamy, jest genialny film. To jest komedia hiszpańska zrobiona na podstawie sztuki teatralnej. Nazywa się Puk Puk i opowiada o. Sześciorgu ludzi, którzy przez przypadek zostali umówieni tego samego dnia i na tę samą godzinę do psychiatry, który ma ich leczyć z nerwicy natręstw. I każdy z nich ma inną nerwicę natręstw. I to jest tak pięknie zrobiony film, przy okazji zabawny, ale też i pouczający. Mhm. I przede wszystkim e, uczący szacunku dla, dla tych ludzi, którzy mają jakieś przypadłości, nad którymi nie potrafią w żaden ludzki to sposób panować. zapanować. Mhm. Moje kolejne pytanie, te trzy tutaj wykreśliłam, okay, jak się okay, umówiliśmy. Okay. Chciałam zapytać Cię o Twoje zwyczaje czytelnicze, bo uh -huh. wiadomo, że ludzie są różni. Są tacy, jak, którzy ustawiają książki ładnie, uh -huh. głównie kupują takie w twardych oprawach, bo się je łatwiej uh -huh. odkurza. Natomiast są tacy, którzy po prostu używają książek do czytania, zakreślają w nich coś, zaginają rogi, czytają przy jedzeniu, jedzą przy czytaniu, robią inne straszne rzeczy z książkami. Jakim Ty jesteś czytelnikiem? No właśnie przed chwilą mnie opisałaś. Nie da się ukryć. No taki. Chodzi o tę od odkurzu i twardą Die, <laughs> ja, äh... Uh Jako dziecko, teraz już trochę mniej, bo teraz nauczyłem się, odkąd piszę, to mam większy szacunek dla papieru i, i, i książki jako takiej. Natomiast jako dziecko, to ja byłem upiorny. Przy okazji, o mało co się raz nie utopiłem, ja nie potrafię pływać. To jedna z nielicznych rzeczy, których ja się nie nauczę nigdy w życiu, to jest pływanie. Ja tam w momencie, kiedy wszyscy tam na tej wodzie się unoszą i ja słyszę, banalne, teraz proszę wypuścić i woda sama was tu niesie, to ja idę na dno zawsze, więc mi nic nie unosi. Ja, jakbym był wiedźmą, to bym nie wypłynął. To pozytyw, nie zostałbym spalony na stole właśnie przynajmniej. Um. Bo to wiedźmy wypływały, tak dobrze pamiętam, wypływały, no, to się sprawdzało. Tak. No tak. Tudzież ja nie jestem wiedźmą, bo teraz, jak zwiedza, zwiedzałem zamek w e, reszlu, mm -hmm. to okazało się, że tam jest taka waga e, czarownic. Nie wiem, mm -hmm. czy, czy tak? wiesz, i jak e, czarownica ważyła więcej niż nie, mniej, mniej niż 46 kg, to znaczy, że była czarownicą, bo to znaczy, że była taka leciutka i ją tam unosiły te wszystkie magiczne rzeczy. No, ja też uważam, że kobiety, które ważą mniej niż 46 kilo, muszą być czarownicami, bo tego się nie da zrobić. <laughs> No tak czy tak. <śmiech> <śmiech> Anglicy mają fajnie, bo zawsze wtedy mówią but anyway. <laughs> but anyway. Uh, i, um, ja po pierwsze zabierałem książki ze sobą wszędzie, mm -hmm. zwłaszcza książki uh, Janny Chmielewskiej, I to właśnie pani Janna, a właściwie uh, jej twórczość spowodowałaby, że ja bym się uh, utopił, bo Książka, którą czytałem gdzieś tam na jakiejś łódce, wpadła, a to było wtedy to były lata 80. Teraz to mi młodzi ludzie w ogóle nie chcą w to uwierzyć, że wtedy się stało w kolejkach po książki do, w księgarniach. Ja wiedziałem, że to całe zdanie nieboszczyka, moja ukochana książka, że ona tam to nie, ja nie dostanę, ja nie pójdę do księgarni, nie kupię drugiego egzemplarza, tylko nie wiadomo, będę musiał czekać, nie wiem, 30 lat, jak się zestarzeję, żeby było Czy przepraszam, na tej łódce chciałeś trawersować Atlantyk, tak jak bohaterka całego zdania nieboszczyka? No, pra, prawie, że. Pra, prawie, prawie, że. że. Tak. Jak to mówi Janna Kołaczkowska, możliw. Możliw. <noise> Ja też kocham, nagrała audiobooka, jak cię zabić, kochani, zrobiła to w taki sposób, że słuchając tego audiobooka, ja w ogóle zapomniałem, że to mój tekst. Bawiłem się z nim. Czytelnicy chwalą, znaczy słuchacze, tak bym powiedział, są zachwyceni. Absolutnie genialnie tak. to pani Janna zrobiła, bardzo jestem jej za to wdzięczna, aczkolwiek ja mam ogromne szczęście do audiobooków. Wrócimy do książek. Ja mam ogromne szczęście do audiobooków, dlatego że trafili mi się. Wyjątkowo, mam wyjątkowo fantastyczny zestaw lektorów. Zaczęło się od Pauliny Holz, która e, czyta serię o Róży Król. I, no. Jeżeli chodzi o audiobooki, to myślę, że Paulina to jest ekstra klasa i to jest taki audiobookowy Cristiano Ronaldo, przekładając to na piłkę nożną. Albo David Beckham, bo nie wiem, czy tam pani Paulina lubi Cristiano Ronaldo. tam różne bywa, tak? różne w kobietach wzbudza <noise> uczucia. Później to była właśnie Joanna Kołaczkowska, która mam nadzieję, że kiedyś jeszcze coś przeczyta. Maciek Radel, czyli też głos, to, to, to jest... Chłopak, który siada za mikrofonem, jest jedną osobą, a następnie zaczyna czytać i robi się dziesięć osób w studiu, różnych, z niego jednego. Tomek Ciachorowski, który ma taką piękną kulturę czytania i on te książki czyta spokojnie, ale tam też jest wszystko pięknie zagrane aktorsko. No i teraz Teściowe przeczytała Aneta Todorczuk i. I ja się zakochałem, więc już tutaj, jak powstanie, zobaczymy, czy powstanie dalsza część teściowych, to już ja sobie zaklepuję panią Anetę, żeby, żeby ubierała te moje bohaterki głosem, bo robi to przecudownie. A teraz do książek wracając. Do książek no to było tak, że. Że ja tych książek tak trochę nie szanowałem. I ta, te całe zanie nieboszczyka w tym jeziorze, po którym na szczęście de facto rzucił się mój wujek i je wyłowił. I później <noise> robiliśmy tak, że ono leżało gdzie to było, na wsi w ogóle, Aha. więc tam je jakimiś łobiankami z jajka Nie, to łobianki to są z, z truskawkami, truskawkami, ale tam tymi tak. jajkami, jakimś tam czymś, tam czymś, tam tak się wyprostowało, jas... wiejskimi tak. rzeczami je przywaliliśmy, żeby się wyprostowały. I były na piecu. I dobrze, że ich kot nie obsikał, bo kot wszystko obsikiwał dookoła tego pieca. zaznaczał swoje terenie ale twórczości... Dziwne tań... przypadki książki. <laughs> Oj tak, całe zdanie Nieboszczyka było zmięchane, już wyglądało samo jak Nieboszczyk. No ja niestety miałem tak, że ja te książki bardzo niszczyłem. Do dzisiaj mam e, wydanie Dobrego Wojaka Szwejka, mojej ulubionej książki wszechczasów, bo uważam, że ze wszystkich książek, które przeczytałem w życiu, do przygody Dobrego Wojaka Szwejka są najbardziej uniwersalną, najbardziej... Cudownie przegadaną, najbardziej nieuporządkowaną, a przez to najfantastyczniejszą książką świata, w której ja co pięć minut odkrywam coś nowego, bo ja często dość wracam do, do, do Szwajka, jak chcę mieć uśmiech na twarzy. A, tak czy tak, przygody dobrego wojaka Szwajka, te moje pierwsze pierwsze, w najlepszym tłumaczeniu, taka mhm. żółta okładka, a, Paweł Trzaskowski, Chulka pa, tak, Paweł Paweł, chyba tłumaczył, o ile dobrze pamiętam nazwisko, bardzo przepraszam, jeżeli coś przekręciłem. E, najlepsze tłumaczenie Szwejka, później czytałem jeszcze za dwa, trzy tłumaczenia, mm. już nie były tak dobre. To, e, to, to ta książka, to było, e, ona ma chyba coś koło tysiąca stron, tak, te dwa tomy, to było tysiąc osobnych kartek które ja tam, jak dorosłem, jak już w sklepach pojawiły się taśmy klejące, tam lepiłem te kartki tak. na taśmę klejącą, żeby to się trzymało. W związku z tym z takiej książki zrobiła się taka, jak tam się użyło taśmy klejącej. No nie szanowałem książek. A chociaż z drugiej strony, to świadczyło też i o tym, że ja je czytałem. No, tak, że one właśnie. nie były tylko... Ja mam taką przyjaciółkę niestety, teraz to ona się obrazi, już nie będzie moją przyjaciółką, która kupuje tylko grube książki, bo one ładnie wyglądają i ona nigdy ich nie czyta, ale ładnie wyglądają mm -hmm. na legale, ładnie się komponują. Więc podejrzewam, że dużo osób kupuje książki właśnie dlatego, że są ładnie wydane i ładnie się komponują. Niestety. A czyta? Ile tam ostatnio było? 39% 30%. i to jest stabilny podobno fundament, na którym budujemy. Właśnie. Ja mam wrażenie, że więcej ludzi czyta. Mylę ja też, się. Ale, ale możemy się mylić. Możemy się dlatego, mylić. że my e, przebywamy, kontaktujemy się, mamy takie grono znajomych e, dobierane. Każdy dobiera sobie znajomych według własnego gustu i według własnych przyzwyczajeń. W związku z tym my mamy znajomych, którzy czytają, ale myślę, że ja raczej wierzę w to 39%. I nawet wierzę, że ono może być odrobinę optymistyczne, bo chyba wliczyli w to także tych, którzy... Kontakt ze słowem pisanym mieli wtedy, jak przeczytali instrukcję obsługi pasty do zębów. Więc nie no, liczyli przede wszystkim tych młodych ludzi, którzy po prostu jako jedyną książkę, którą zadeklarowali, że przeczytali ją w ubiegłym roku, to był Prus, tak? Lalka. Bo to była lektura szkolna, tak? Chociaż Albo... nie, tam jest od 18 roku. No tak, ale to do no, matur ale to tak, ma maturzyści na pewno. Łapiemy maturzystów. Zaczęliśmy od maturzystów, no, powoli kończymy maturzystami. <laughs> ja proszę Państwa chciałam powiedzieć tak, że w papierowym wydaniu fanbuka ale Rogoziński opowiedział, że zupełnie woli inną książkę jako wybrał zupełnie inną książkę, jako jego książkę ulubioną. Którą wybrałem? Trzeba przeczytać najnowsze wydanie fanbooka. Ale dziękuję pocie... Państwu bardzo serdecznie i, i Tobie dziękuję za rozmowę. Bardzo, bardzo dziękuję I na zakończenie jeszcze chciałbym pozdrowić wszystkich czytelników fanbuka, powiedzieć, że bardzo miło mi było tutaj gościć. Mam nadzieję, że nie opowiedziałem za dużo kombatanckich rzeczy, ponieważ to takie długie pożegnanie mi wyjdzie, ponieważ niestety, jak już teraz mój agent powiedział, że jak będziemy jechali do liceum, to on nie będzie kneblował. Albo będzie do mnie strzelał z procy, jak będę zaczynał wspominki z lat 80. i 90. ponieważ w jednym liceum najpierw długo i namiętnie opowiadałem o tym, właśnie jak tam, lata 80., jak 90., i zapomniałem w ogóle, że dla milenialsów, dla, mm -hmm. dla tych wszystkich nowych pokoleń, lata 80. to dla mnie takie jak lata 20. I doczekałem się tego, że jedna jak doszło do zadawania pytań, to jedna właśnie licealistka podniosła tak śmiało rękę i powiedziała, bardzo przepraszam, ja mam takie pytanie, skoro już pan tak mówi o przeszłości tak ładnie, jak się pisało książki w czasie II wojny światowej? I, to, I ona to mówiła <laughs> poważnie, to nie był żart. Więc e, życzę wszystkim, żeby nie wybuchła III wojna światowa, życzę wszystkim zdrowia, bo ono najważniejsze. Życzę tego, żebyśmy czytali jak najwięcej, jak najlepszej literatury. No i tyle, i uśmiechu. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki serdecznie, do widzenia.